drogi nasz Ojcze, chcemy też wyrazić taki ogromny podziw względem Ciebie i wdzięczność za to, że Ty, Panie, dałeś nam to Słowo i że możemy je dzisiaj rozważać. Ja chcę się dzisiaj uniżyć, pochylić nad tym Słowem, uniżyć się, aby ono mogło pracować we mnie. Panie, ja jestem też świadomy tego, że komu wiele dano, też od tego będzie wiele wymagane. Tak wiele nam dałeś tego bogactwa, Słowa, dostępności Słowa. Mamy tak wiele. Panie, naucz nas postępować tak, jak Ty chcesz, abyśmy postępowali. I wobec tego, co dzisiaj będziemy rozważać, na co dzisiaj będziemy zwracać naszą uwagę, daj nam dzisiaj Ducha Świętego bez miary. Porusz nasze serca, dotykaj naszych wnętrz, niech się wiara nasza umacnia. A niech ponad to wszystko uwielbione będzie imię Twoje. O to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, zmierzamy w naszej wędrówce po Ewangelii Jana krok dalej. Będzie to ciąg dalszy tego, na co zwracamy uwagę już od jakiegoś czasu. Bardzo się cieszę, że mogę przejść do kolejnego już fragmentu, chociaż nie wychodzimy jeszcze poza rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem. Jeśli pamiętacie ostatnią usługę, ostatni wykład z Ewangelii Jana, to pamiętacie, jeśli ją pamiętacie, to pewnie wspominacie sobie to, iż poruszaliśmy tę niesamowitą rozmowę. Kochani, to jest niezwykła rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem, bo okazuje się, że spotyka się Pan Jezus, pod osłoną nocy przychodzi Nikodem i wydawałoby się, tak po prostu ze sobą rozmawiają. Pan Jezus coś wyjaśnia, Nikodem o coś pyta, tak jakby pewne rzeczy są wyjaśniane, ale mówiłem o tym i chciałem to położyć wam mocno na sercu, iż żadna rozmowa z Panem Jezusem nie jest zwykła, po prostu taka sobie. Okazuje się, że podczas rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem 1500-letnia tajemnica jest odkryta. Mówiłem o tym. Prawie 1500 lat, 1400 bodajże 70 ileś lat czekała ta wspaniała tajemnica, która ten obraz węża wywyższonego na pustyni przez Mojżesza czekał na wyjaśnienie tyle wieków, aż w końcu Pan Jezus to w taki zwykły sposób, zdawałoby się, wyjaśnia. Nikt nie potrafił przecież z tym nic wcześniej zrobić, zrozumieć tego głębiej, a tutaj rozmowa z Panem Jezusem. Dlatego ja, kiedy mocno się nad tym zanurzałem, nad tym tekstem, takie wnioski mi przyszły do mojego umysłu. Nie unikajmy, a raczej lgnijmy do takiej społeczności z naszym Panem, codziennej. Miejmy to głęboko na naszym sercu, iż każda rozmowa z Nim jest szczególna, jest ważna. Przecież spotykasz się z Panem. To jest zawsze wyjątkowe i szczególne spotkanie. Jakiś czas temu młody człowiek zadał mi pytanie, bardzo młody, po prostu młodzieniec, młodzieżowiec zadał mi pytanie, czy to tak zawsze jest, albo czy to jest normalne, że nic nie czuję podczas modlitwy albo uwielbienia. I wówczas powiedziałem mu tak, iż bardzo często jest tak, że się nic nie czuje. Bo chrześcijaństwo nie polega na czuciu, tylko na wierze. A moją odpowiedzialnością jest stawać przed moim Panem i Bogiem, a On w swojej łasce również bardzo często daje mi pewne rzeczy przeżywać. Ale często jest tak, iż pozostają moje słowa, moja modlitwa jako wyraz mojej odpowiedzialności przed Bogiem, mojej modlitwy, moich próśb. I czekają na swój czas, aż Bóg się poruszy i da to, o co proszę. Kochani, dzisiaj zmierzamy dalej. Chcemy dzisiaj się zaczytać niejako w tekście, który jest drugą częścią rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Zaczniemy od chyba najpopularniejszego fragmentu Biblii, przynajmniej, albo zwłaszcza wśród wierzących chrześcijan. Doskonale wiecie z pewnością, jaki to jest fragment.
Rozpocznijmy naszą lekturę, dzisiaj nasze rozważanie od rozdziału 3, 16 wiersza. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do Niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. I tutaj zatrzymamy się, jeśli czas pozwoli, może przejdziemy nieco dalej. Ale pozwólcie, że dzisiaj to będzie sedno naszego rozważania. Kiedy patrzę na tę drugą część, szczególnie drugą część rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, muszę stwierdzić i muszę mocno to zaznaczyć, że nie można potraktować jej osobno. Przecież sam ten tekst zaczyna się słowem albowiem, bowiem, albowiem. A więc ewidentnie Pan Jezus nawiązuje do poprzedniej wypowiedzi. To jest ciągłość. Więc kochani, ja wiem, że ten werset 3 rozdziału 16 wiersza jawi się jako naprawdę niezwykle samowystarczalny werset. Dobry na wyroczek, dobry na SMS-a, dobry na jeszcze coś innego. Jakby sam ten 16 werset czy chował, czy ukrywał w sobie pełnię wszystkiego, co chcemy przekazać, jeśli mówimy o zbawieniu. Ale będąc całkowicie takim szczerym wobec Bożego Słowa, musimy zaznaczyć albo zwrócić uwagę na to, iż Pan Jezus nawiązuje do poprzedniej wypowiedzi. Mówił przecież o wężu, który został wywyższony na pustyni, to jest 14 wiersz i 15, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. I właśnie to jest to przełożenie, oczywiście nie, muszę się wyrazić jaśnie, bo tutaj nie dopowiedziałem tego. Mówi o wężu, który został na pustyni wywyższony, odnosząc to do Syna Człowieczego. Tego mi zabrakło w tej wypowiedzi. Odnosząc to do Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Syna Człowieczego wierzy, a nie w węża, bo przecież mogłem poczynić tutaj poważny błąd. A więc w Syna Człowieczego wierzy, miał w nim życie wieczne. I teraz zobaczcie, Pan Jezus odnosi jakby swoją posługę i swoją służbę i swoją misję do tego dzieła, ale 16 werset zaprasza do tej całej wypowiedzi Pana Boga, jakby pieczętując nad tą wypowiedzią, jakby pieczętując tą wypowiedź boskim autorytetem. Oto Bóg bowiem. Już nie jest mowa o Mojżeszu, już nie jest mowa o wężu, już nie ma tu mowy o jakimś samozwańczym postępowaniu, ale do tej wypowiedzi zaproszone jest niebo, jakby kładąc taką pieczęć. To, co mam ci do powiedzenia, Nikodemie, jest z góry, od Boga. To jest od Pana Boga. Tak bowiem Bóg, a więc od Pana Boga zaczyna się ten 16 wiersz. Bóg tak bardzo ukochał świat. Kochani, jeszcze trzymając jeszcze was troszkę w niepewności i zanim będziemy chcieli wejść do tego szczególnie 16 wiersza, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, określając pewne tło. Czy pamiętacie, w jakich okolicznościach Nikodem przyszedł do Pana Jezusa? Z pewnością pamiętacie. Jakie to były okoliczności? Pod osłoną nocy, czyż nie? Innymi słowy, Nikodem przychodzi jakby w ciemności. W nocy, ukrywając się niejako, wiemy przed czym, dbając o swoją opinię jako nauczyciela w Izraelu, przychodzi w okolicznościach ciemności, nocy. Wydaje mi się, choć jakby nie wziąłem tej myśli z żadnego innego źródła, jak tylko z
z mojego jakiegoś przeżywania tego słowa, iż Pan Jezus może wykorzystywać tę sytuację, iż On przyszedł w ciemności, jakby w nocy, wykorzystując ten fakt, mówi właśnie o ciemności i o jasności. O tym, że człowiek ukrywa się, jeśli nie do końca jest uczciwy. I czytamy o tym w tych ostatnich wersetach tej drugiej części rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. To tylko dowodzi tego, jak Pan Jezus umiejętnie potrafił dobierać słowa i jakby utożsamiać się z sytuacją w ten sposób, iż każde jego słowo potrafiło tak głęboko trafić do serca człowieka, jak żadna inna osoba. Tak Pan Jezus czynił. Kochani, rozpoczęliśmy dziś od chyba, tak jak wspomniałem, najpopularniejszego fragmentu wśród chrześcijan, zwłaszcza jeśli mówimy o całą Biblię. Jana 3,16. Nasze dzieci, młodzież uczy się, dzieci uczą się na szkółkach niedzielnych tego fragmentu na pamięć. Towarzyszy nam on praktycznie przez całe późniejsze życie, bo wiemy, jakie bogactwo w nim jest zawarte. Natomiast kiedy czytamy o tej drugiej części, a więc 16 do 21, to od razu rozpoznajemy, iż Pan Jezus podnosi jedną z najważniejszych i najpoważniejszych spraw w życiu. Nie wiem, czy to widzicie, być może zauważamy to teraz, ale te kilka wersetów stanowi o życiu i śmierci. To jest tak, jakby mówić o rzeczach najpoważniejszych. Innymi słowy, Pan Jezus nie marnuje czasu na rozmowy o byle czym, ale mówi o rzeczach najpoważniejszych, które z perspektywy Nikodema, człowieka, który z pewnością wiązał nadzieję przecież ze zmartwychwstaniem, w późniejszym zmartwychwstaniem, w byciu w Królestwie Bożym, mieszkaniu z Bogiem na zawsze. Pan Jezus mówi o rzeczach najważniejszych dla Nikodema, o jego nowonarodzeniu, o jego przyjściu do nie tylko świadomości intelektualnej, ale do prawdziwego poznania i do narodzenia na nowo, do narodzenia z góry. I w konsekwencji to wszystko zmierza do tych fragmentów, które już nieco głębiej tłumaczą, czym to narodzenie na nowo jest i z czym ono jest związane, co to narodzenie na nowo znaczy i wiara, jakby przeżywanie nowonarodzenia, z jaką wiarą jest związane, albo w co człowiek powinien uwierzyć, aby mieć właśnie nowe życie. Na podstawie tego tekstu, zobaczcie, bardzo krótkiego zresztą, i powiem tak, na podstawie nawet 16 wiersza można dojść do wielu dziwnych nawet wniosków, więc spróbujemy sobie omówić właśnie ten 16 wiersz na sam początek, odkrywając czy wydobywając z niego bardzo istotne rzeczy i ważne, które wydają mi się być tutaj kluczowe do zrozumienia Ewangelii, po prostu Ewangelii. Zauważmy, kochani, że omawiany fragment dzisiejszego wieczoru wprowadza czytelnika w obraz Boga, Pana Boga, który spełnia w swego rodzaju trzy role. Albo objawia się jakby jako Bóg, który spełnia trzy zadania albo role. Po pierwsze, widzimy tutaj Boga, który jest pełny miłości. Ten fragment o tym mówi. Tak Bóg ukochał świat, czy umiłował świat. Po drugie, widzimy Boga, który zbawia, odkupia, ratuje człowieka. Bo czytamy przecież o tym, że będzie ten, kto wierzy, będzie wybawiony, będzie zbawiony, będzie miał życie wieczne. A więc widzimy Boga, który jest aktywnie zaangażowany w ratowanie człowieka. Po trzecie, widzimy tutaj Boga i nie możemy uciekać, bracia i siostry, od tej kolejnej roli, która jest tak ewidentna w tym tekście, iż Bóg jawi się też tutaj jako Bóg sędzia. Bo jest napisane, że kto nie uwierzy w Pana Jezusa, ten stanie przed sądem. A więc mamy Boga pełnego miłości,
Boga, po drugie, mamy Boga, który ratuje i aktywnie jest zaangażowany w ratowanie ludzi, a po trzecie mamy Boga, który jest sędzią. To jest jeden i ten sam Bóg. Fascynuje mnie to, iż w tak krótkim i zwięzłym i małym fragmencie przedstawione jest, w jednym miejscu przedstawiona jest przynajmniej część natury Pana Boga, ale zobaczcie, jak wydawałoby się skrajne. Czy z dwóch stron jego atrybuty, miłość i jego, powiedzmy, sprawiedliwość wyrażana przez sąd. Nie możemy tego rozdzielać i to umiejętne zdeponowanie tych jego cech, miłości, jego aktywnego zaangażowania w ratowanie człowieka, a zarazem jego sądu jest tu, wydaje mi się, bardzo, bardzo przez Ducha Świętego zaprojektowane i specjalnie ukazane w tym fragmencie, aby czytelnik wiedział, że kiedy mówimy o Ewangelii, musimy mówić o wszystkich tych trzech, przynajmniej o tych trzech rzeczach, o których tutaj wspomniałem. Więc, kochani, nie możemy przede wszystkim, i myślę, że ten fragment pomaga nam to w odpowiedni sposób wyważyć i patrzeć na Pana Boga jako Boga miłości, jako Boga ratunku, ale też jako Boga sędziego. Nie możemy przecież, i to jest ogromny błąd, wywyższać jedne cechy Pana Boga kosztem innych, czy ponad inne. Pan Bóg jest doskonały, żadna jego cecha nie jest słabsza wobec innej. On jest we wszystkim doskonały. W końcu widzimy, jak niebo przychyla się jakby do ziemi. Bóg jest aktywnie zaangażowany, jeszcze raz to wspomnę, i wyciąga rękę w stronę człowieka. Co oznacza pierwsze wyrażenie w tym najpopularniejszym fragmencie Pisma Świętego? Iż Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat. Tak wyraźnie to odczułem, iż jest to potrzebą, aby szczególnie w naszej rzeczywistości wyjaśnić albo przez chwilkę skupić się na tym, co to znaczy Bóg ukochał świat. Bóg ukochał świat. Bo przecież można naprawdę do błędnych wniosków dojść, bardzo płytko rozumiejąc Pismo Święte, można dojść do błędnych wniosków, cytując właśnie ten fragment. Bóg tak umiłował świat. Kochani, jeśli dobrze śledzę tekst Ewangelii, a wy razem ze mną przecież śledzicie tekst Ewangelii, już przeszliśmy przez prawie trzy rozdziały, to wydaje mi się, że kiedy czytelnik Ewangelii Jana, albo człowiek, który po raz pierwszy wziął Biblię do ręki i zaczyna od Ewangelii Jana, to po raz pierwszy spotka się z taką informacją, iż Bóg wyraża się albo okazuje miłość. Po raz pierwszy. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że tak jest w Ewangelii Jana. Iż po raz pierwszy spotyka się czytelnik z taką informacją, iż Bóg kocha, miłuje, kocha. Jakby okazuje miłość. Wcześniej w tych prawie trzech rozdziałach w zasadzie nie czytaliśmy o takim stwierdzeniu. Nie było to podnoszone. Ale tutaj się spotykamy, iż Bóg umiłował. Zobaczcie, teraz wczujmy się w człowieka, który nigdy nie słyszał o Panu Jezusie, nigdy nie poznał Boga, albo ma wyobrażenie zupełnie przeciwne Pana Boga, w ogóle bóstw jakichkolwiek, wywodzi się być może z jakiegoś pogaństwa, gdzie z kultury, powiedzmy w jakimś buszu się wychowywał, w takich miejscach, gdzie na przykład Ameryki Południowej, gdzie do dzisiaj niektóre społeczności, plemiona zostają pod jakby poza kontaktem z cywilizacją i tam nagle dochodzi do styku na przykład z ewangelistą, powiedzmy, albo ze Słowem Bożym. Ktoś przetłumaczył i ktoś po raz pierwszy bierze do ręki Boże Słowo i zaczyna od Ewangelii Jana, na przykład. I nagle okazuje się, że Bóg umiłował świat. Po raz pierwszy z pewnością to na człowieku robi wrażenie. Iż Bóg nie jest krwiożerczy, nie jest agresywny, nie jest żądny krwi, ale okazuje się, że Bóg umiłował, miłuje. Iż jest w nim taka cecha, czy taka natura, która
która się odznacza miłością. No właśnie, na czym polega ta miłość? Co to znaczy, że Bóg ukochał świat? Czy powinniśmy teraz próbować o własnych siłach zdefiniować, co to mogło oznaczać, że Bóg umiłował świat właśnie na podstawie tego fragmentu? Czy może powinniśmy wziąć teraz inne wersety Biblii i spróbować wyjaśnić sobie dzisiaj, cóż to jest ten świat, który Bóg umiłował? Albo na czym polega miłość wobec świata? Spróbujemy to sobie teraz poczynić. Gdybyśmy właśnie w ten sposób chcieli postąpić i wziąć do ręki Boże Słowo i znaleźć te miejsca, które mówią o świecie, bo chcemy przecież odkryć, co się kryje za tym słowem świat, bo interesuje nas dzisiaj to, że Bóg umiłował świat, więc co jest tym światem, który Bóg umiłował? Więc weźmy do ręki dzisiaj Boże Słowo, spróbujmy poszperać w tych fragmentach, w tych wspaniałych księgach i znaleźć te fragmenty, które mówią o świecie. Już od razu powiem, że to niewiele nam pomoże, ale spróbujmy, kochani. No, ktoś, kto czyta Biblię, zaraz sobie przypomni o takich fragmentach jak list Jakuba 4:4 na przykład. Bo tam jest o świecie napisane, prawda? Nawet więcej jest napisane o jakimś uczuciu wobec świata. Więc spróbujmy sobie otworzyć ten fragment i zastanówmy się, czy to odpowiada nam na to pytanie i czy to być może może być w jakimś sensie powiązane z tym, o czym tutaj czytamy. 4:4 czytamy: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A więc tutaj mamy coś zupełnie przeciwnego przecież, prawda? Okazuje się, że w liście Jakuba wręcz dobywa się taki głos, który ostrzega nas przed tym, abyśmy w jakąś relację miłości i takiej głębokiej przyjaźni ze światem nie wchodzili. No więc jak to teraz pogodzić, skoro Bóg umiłował świat, a tutaj z drugiej strony mamy ostrzeżenie, iż Bóg nie jest przyjazny wobec świata i wcale nie mamy w ten sposób postępować, jak to pogodzić. No to jest jeden taki fragment na przykład. Drugi taki fragment, który znowu podnosi kwestię świata i może się okazać znowu fragmentem, który coś niecoś nam powie. Pierwszy list Jana. Skoro Janie napisałeś Ewangelię i wyraziłeś się tam słowem świat i do tego w dodatku jeszcze użyłeś przy tym słowie świat wyrażenia takiego, jakim jest miłość, to może twój pierwszy list nam podpowie coś na temat miłości do świata. To jest pierwszy list Jana 2:15. Pierwszy list Jana 2:15. Czytamy tak: nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, nie ma z nim nic wspólnego, to należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Dlaczego podaję takie zupełnie o przeciwnym znaczeniu słowa w tym miejscu czy wyrażenia? Dlatego, że chciałbym, aby ktokolwiek słucha tego wykładu nie wpadł czasem w pułapkę, która może się wyrażać w ten sposób, że jak tu użyto świat i tu użyto świat, to znaczy jedno i to samo. Bo niestety tak nie jest. Albo stety tak nie jest. Dlatego, że świat, o którym mówi Jakub i świat, o którym mówi pierwszy list Jana, wyraźnie jest zdefiniowany zresztą przez Jana, iż to jest ta rzeczywistość, która jakby zawiera się w sposobie myślenia, w wartościach ludzi, które są związane z pożądliwościami ciała, z pożądliwościami oczu i z pychą życia. I Jan w pierwszym swoim liście mówi: Bóg z tymi rzeczami nie ma nic wspólnego. To nie pochodzi od Ojca. To jest wbrew Ojcu. A jeśli ktoś tak funkcjonuje i się z tym światem brata i miłuje ten świat, to nie ma w nim miłości Ojca.
Więc naturalnym wnioskiem musi być, iż świat, o którym mówi ewangelista Jan w Ewangelii Jana 3,16, nie może być tak samo zdefiniowany. Musi być tu coś innego, wobec czego Bóg okazał miłość. Co to może być? Jak sobie pomóc, aby odpowiedzieć na to pytanie? Kochani, czym jest więc ten świat? Należy przeczytać dalej w Ewangelii Jana 3,16, bo wydaje mi się, że właśnie ten werset sam siebie tłumaczy. To jest taki klasyczny przykład tego, jak wystarczy troszeczkę dalej przeczytać, aby zrozumieć, o co chodzi w tym wersecie. Czy zwróciliście uwagę na to, jak Pan Jezus później tłumaczy tę wypowiedź? Mówi tak: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy. Co to oznacza? To znaczy, że kto jest adresatem tej miłości i tego czynu, tego aktu? Jest tym adresatem człowiek, istota ludzka, człowiek. A więc człowiek. I tutaj musimy to umieć rozgraniczyć, bo kiedy Jakub mówi o świecie i kiedy, zobaczcie, kiedy Jakub mówi o świecie, mówi o czymś poza człowiekiem, prawda? O czymś, wobec czego człowiek może mieć jakieś uczucie, relacje, o czymś, co jest poza człowiekiem. O pożądliwościach, o rzeczach, które są na świecie. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, co już wyjaśnia jednoznacznie Jan w swoim pierwszym liście. A więc wydaje mi się, że ten tekst jasno siebie tłumaczy, iż tym, co umiłował świat, tym, co umiłował Bóg, a co w tym fragmencie wyrażone jest przez to słowo świat, którego nie można mylić z tym światem, o którym mówi Jakub i pierwszy list Jana, jest przede wszystkim, należy to tak rozumieć, jest człowiek. Jako adresat tego, co Bóg przygotował i co wyraził właśnie w tym czynie miłości, o którym tutaj czytamy. Nie wolno nam zatem zarzucać Bogu, iż nie pozwala nam miłować czegoś, o czym czytaliśmy w liście Jakuba, wobec czego On, inaczej, co On miłuje, to by był błędny wniosek, sprzeczny ze sobą. Bóg tak nie postępuje. W całej swojej naturze Bóg wzywa nas, abyśmy szli w Jego ślady. Abyśmy postępowali w Jego ślady, abyśmy Go naśladowali. Więc On nie namawia nas do czegoś, albo nie zabrania nam czegoś, czego sam by nie czynił. Tak bym to nazwał, czy tak bym to podsumował. Kolejna myśl, która wynika z tego doniosłego fragmentu, z tego flagowego, ewangelizacyjnego fragmentu, to słowo, czy to zdanie: dał swojego Syna. Dał swojego Syna. I znowu, co można rozumieć przez to wyrażenie dał swojego Syna, albo jak to można rozumieć? Kochani, dał rozumieć powinno się, przynajmniej ja tak na to patrzę i spróbuję wam to udowodnić, iż jest to właściwy sposób rozumienia, aby zachować się we właściwym kontekście, albo wytrwać, czy pozostać w kontekście tej całej wypowiedzi, iż to słowo dał, wydaje mi się, że należy rozumieć jako wydał. Naturalnie przecież nie chodziło o to, aby Pan Jezus był z nami tu na świecie aż do sędziwości, jako podarunek dla ludzkości, ale chodziło o coś więcej. Wiemy przecież, że planem Boga było, aby w konsekwencji, jak czytamy chociażby w liście do Rzymian w 8 rozdziale 32 wierszu, i to jest ważny werset, aby tę myśl tutaj podnieść, 8:32, iż czytamy wyraźnie, że On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Innymi słowy, Bóg wydał Go jakby człowiekowi. Wiadomo było, co się z Nim stanie. Boży Syn jest jakby wydany, w cudzysłowie można powiedzieć, w ręce ludzi, którzy Go ukrzyżują, którzy Go odrzucą,
którzy go sponiewierają, przybiją do krzyża i w konsekwencji dopełni się wielkie, wspaniałe zbawienie, które było zapowiadane przez wieki. Właśnie w taki sposób, że Bóg wyda swojego Syna na śmierć za nas. Jest jeszcze jeden fragment, który to bardzo mocno podnosi. Czy pamiętacie list do Galacjan, 1:4, kiedy czytamy dokładnie bardzo podobnym, w podobnym tonie wypowiedź: On samego siebie wydał. Wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen. Tak kończy tę wypowiedź Paweł w liście do Galacjan. A więc Pan Bóg wydał swojego Syna. I wiecie, wydaje mi się, że to nabiera takiego głębszego sensu, bo przecież ten tekst prowadzi nas w konsekwencji do zrozumienia, iż Pan Jezus i wiara w Niego zbawia nas. Jest tutaj przecież zawarte zbawienie. Kochani, kiedy patrzę na miłość, która się objawia w tych fragmentach, to należy to mocno wyjaśnić. Ja bardzo, bardzo chętnie spróbuję wyjaśnić nieco bardziej tę miłość, która tutaj jest okazana w tym fragmencie, czy w 16 wierszu, ponieważ jak ja odkrywam na podstawie tych fragmentów, miłość Boża nie zwalnia z odpowiedzialności człowieka. Miłość Boża nie jest ślepa, chciałoby się powiedzieć za tym znanym powiedzeniem tutaj czysto ziemskim, ludzkim. Miłość Boża nie udaje, że nic się nie dzieje i nic się nie stało. Skąd o tym wiem? Właśnie na podstawie tych fragmentów, iż miłość Boża wzywa ludzi. Popatrzmy na to. Tak Bóg umiłował świat, że okazał tę miłość w ten sposób, że wydał swojego Syna nam. Ale w konsekwencji ta miłość i ten dar wzywa nas. Do czego? Do wiary w Jezusa Chrystusa. Zobowiązuje nas niejako. Ja kiedyś pamiętam, że zwiastowałem na ten temat i mocno to podkreślałem, że według mnie chrześcijaństwo to nie jest oferta. To nie jest oferta. To jest, czy wiara w Jezusa to nie jest oferta i Pan Jezus nie jest przedstawicielem handlowym, który robi co może, aby ludzi zachęcić. Ja widzę w tych fragmentach, i zresztą zaraz o tym powiem, że wiara w Jezusa jest absolutną odpowiedzialnością każdego człowieka na ziemi. Aby przyjść do Niego, aby pokutować, aby złamać w końcu tą swoją twardą naturę i skruszyć się przed Panem Panów i Królem Królów. Wyznać swoje grzechy i pojednać się z Bogiem. Bo wiecie, oferty działają tak, że jeśli z oferty nie skorzystasz, to nie czekają cię konsekwencje. Jeśli, już o tym kiedyś mówiłem, jeśli wybierzesz inną ofertę, innego operatora, no przecież ten poprzednik, którego nie wybrałeś, to co najwyżej będzie zadręczał cię telefonami. Wróć do mnie. Ale kochani, nie czeka na nas żadna kara, gdy wybierzesz innego operatora sieci telefonicznej. No, co najwyżej możesz więcej zapłacić, jeśli źle wybierzesz. Ale tu jest coś innego, kochani. Tu okazuje się w tych fragmentach, że ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, na nich automatycznie ciąży wyrok. A więc, bracia i siostry, kochani, raz jeszcze to powiem. Wiara w Jezusa, przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela, pojednanie się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa jest absolutną odpowiedzialnością każdego człowieka na ziemi. I jeśli tego człowiek nie zrobi, to odpowie przed Stwórcą i Bogiem za to, że tego nie uczynił. Tak obserwuję ten fragment i wydaje mi się, że jest to bardzo jasno tu napisane. Dlatego powinniśmy z całą śmiałością i czynić co możemy, aby zwiastować Ewangelię i wzywać ludzi do opamiętania. Zresztą tak apostoł Paweł mówi, Bóg to sam czyni, bo oto wzywa wszędzie wszystkich do tego, aby się opamiętali. Kochani, a więc miłość ta nie zwalnia z odpowiedzialności. To nie jest taka miłość, taka miłość, którą należy rozumieć w takich kategoriach,
płytkich i nieodpowiedzialnych, taka cukierkowa miłość, taka niczego nieoczekująca miłość. Ona wzywa nas do odpowiedzialności, wymaga od człowieka wiary. To jest w dzisiejszych czasach absolutnie konieczne, aby rozumieć właściwie miłość Bożą. Aby czasem nie czynić to, co czynili ludzie, o których pisał Juda w swoim liście, iż łaskę Bożą, a więc coś, co stoi bardzo blisko miłości i tego takiego, zdawałoby się, pozytywnego nastawienia względem człowieka, aby nie obracać tego, albo nie czynić z tego przyzwolenia na rozwiązłe życie i bezbożne, bo Bóg nas kocha. Wcale tak nie jest. Bóg nas poprzez swoją miłość i poprzez swój czyn i to, co uczynił dla człowieka, wzywa ludzi wobec tego. Pojednajcie się przez Jezusa Chrystusa. To jest jakby wezwanie wobec człowieka. Ale kiedy patrzę na tę miłość i co tu jest zapisane w tych prostych, zdawałoby się, fragmentach, to okazuje się, że doświadczyć i zarazem doświadczać stale tej miłości Bożej może tylko ten, kto uwierzy w Syna. Innymi słowy, skuteczna jest ta miłość, nabiera wartości, zaczyna działać dopiero wtedy. I wtedy człowiek jej doświadcza i doświadcza w tym momencie i później przez całe duchowe swoje życie, jeśli przyjdzie do wiary w Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie, innymi słowy, jeżeli odrzuci to wspaniałe dzieło, jeżeli odwróci się plecami od tego, o czym tutaj czytamy, to okazuje się, że nie ma między tym człowiekiem a Bogiem tej relacji miłości, o której tutaj czytamy. Kochani, nieco dalej, przecież w tym samym rozdziale, zauważcie, zwróćmy uwagę na ostatnie słowa Jana Chrzciciela, jakie padają w 36 wierszu. Wspominałem już wcześniej o Janie Chrzcicielu i wspominałem, że jeszcze się z nim spotkamy w którymś miejscu w Ewangelii Jana i to jest to miejsce. Oczywiście do niego dojdziemy, ale posłuchajcie, jak niesamowite poznanie miał ten człowiek. Chociaż jest to jeszcze przedstawiciel Starego Testamentu i Pan Jezus wyraził się jasno, mówiąc, że wszyscy, którzy jakby są po Janie i wchodzą do Królestwa Bożego, więksi są od niego, dlatego dając do zrozumienia, że to, co jest po Janie, to, co przyszło w Jezusie Chrystusie, jest o wiele zacniejsze, wzniosłe, jest pełnią, która dopiero w Jezusie Chrystusie jest się okazała. Ale zobaczcie na to, co jest napisane w 36 wierszu. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, innymi słowy, nie przychodzi do Niego w wierze, odwraca się do Niego plecami, odrzuca to wspaniałe dzieło, okazuje się, że między tym człowiekiem a Bogiem nie ma tej miłości, o której my dzisiaj mówimy, ale czytamy, że ten człowiek nie zazna życia, a więc nie będzie miał życia wiecznego. A i zamiast miłości co jest? Co tam czytamy? Gniew. Ciąży na nim gniew Boży. Ciąży na nim Boży gniew. Innymi słowy, jakby ciąży na nim wyrok, który pójdzie za nim aż na sąd i na sądzie ten wyrok usłyszy. Wyrok potępienia, wyrok, który oznacza piekło. Piekło, bycie w piekle. Czy wieczne przebywanie w miejscu cierpienia na wieki. Dlatego, że nie przyjął zbawienia w postaci Jezusa Chrystusa. Kochani, a więc ci, którzy odmówią posłuszeństwa, nie uwierzą, doświadczą gniewu Boga. A zwróćmy uwagę też na bardzo znamienny fragment, który bardzo zasadnym by było teraz przytoczyć. To jest 16 rozdział tej samej Ewangelii. Kochani, zauważmy, co tu jest napisane, jak Pan Jezus definiuje miłość między Bogiem a tymi, którzy uwierzyli w Niego, a więc Bożego Syna. To jest bardzo wyjątkowe, co jest tutaj napisane. Warte, abyśmy zwrócili na to uwagę. Czytamy tak. Sam Ojciec kocha was, dlatego że wy mnie pokochaliście. To jest to właśnie. Iż człowiek jest
adresatem tej niezwykłej relacji miłości opartej już nie tylko na tym jednym akcie miłości w postaci wydania swojego syna, ale kiedy człowiek dochodzi do wiary, to już przestaje być tylko jednorazowy akt miłości względem wszystkich ludzi, ale staje się spadkobiercą, adresatem wiecznej Bożej miłości przez relację, którą zyskał w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, bracia i siostry, musimy być tego świadomi, że kiedy człowiek przychodzi do prawdziwej relacji z Jezusem Chrystusem, Bożym Synem, jest w pełni zaakceptowany w oczach Bożych. Jest w pełni zaakceptowany. Ta miłość nie ustaje, jest między Bogiem a człowiekiem. Ale tu czytamy, że sam Ojciec kocha was, dlatego że wy mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Kochani, idąc dalej, czytamy jeszcze bardzo znamienne słowa, bo widzicie, jesteśmy ciągle w tym jednym wersecie, 16 wierszu, jaki bogaty jest ten przecież wiersz i jak wiele można o nim mówić, ale czytamy dalej, że Pan Jezus mówi, że kto w Niego wierzy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Innymi słowy, Pan Jezus znowu zakreśla pewną rzeczywistość. Mówi o pewnych faktach, iż człowiek, jakby tą perspektywą ludzką, perspektywą człowieka, który jest poza Chrystusem, jest śmierć, jest duchowa śmierć. To słowo zginął przecież wyraża się, czy można rozumieć jako poniesienie śmierci, jako utratę życia, jako zatracenie. A więc Pan Jezus mówi o tym, że coś takiego może zaistnieć. Że coś takiego może zaistnieć. Śmierć, duchowa śmierć. Należało być tutaj bardzo już precyzyjnym. A więc zobaczcie, jak bardzo skrajne stany są zawarte w tym jednym fragmencie. Z jednej strony śmierć, zatracenie, a z drugiej strony, te ostatnie nasze słowa w tym fragmencie, życie wieczne. Życie wieczne. I znowu, żeby być bardzo precyzyjnym, i to oznacza życie wieczne, bo i tu istota ludzka będzie żyć na wieki, ale kiedy Pan Jezus używa wyrażenia życie wieczne, oznacza to swoistą nagrodę życia wiecznego z Bogiem. Nagrodę życia wiecznego z Bogiem, którą zyskuje człowiek, który dochodzi do poznania Jezusa Chrystusa, do pojednania z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. Nigdzie nie znajdziemy takiego wyrażenia, iż życie wieczne oznacza również jakby życie w tym wiecznym potępieniu, ale wiemy, że człowiek i tu będzie na wieki funkcjonował. Kochani, niemniej jednak zapamiętajmy to, miejmy to na uwadze, iż to biblijne wyrażenie życie wieczne zawsze oznacza pozytywny aspekt. Życie wieczne z Bogiem. Dlatego Pan Jezus mówi, iż kto uwierzy w Niego, będzie miał życie wieczne, to jest życie wieczne w szczęściu, w tym błogosławionym stanie obecności Boga. Kochani, ten fragment odkrywa jeszcze jedną rzecz. Na sam koniec wypadałoby powiedzieć. Choć są tu jeszcze pewne myśli dalsze w całej tej wypowiedzi, ale ten fragment odkrywa jeszcze jedną rzecz. Ewidentne jest to w tym fragmencie, iż są tylko dwie drogi, po których może, czy dwa cele, czy dwa stany, w których człowiek ostatecznie może się znaleźć, które uwarunkowane są tylko jednym warunkiem. Nie ma innych dróg. Pan Jezus wyraża się jasno. To jest taki flagowy fragment, który odkrywa przed człowiekiem perspektywę, zarówno tę nieszczęsną, jak i tę błogosławioną. I tylko jeden warunek, który może raz na zawsze zmienić nieszczęsną perspektywę w tą błogosławioną. Okazuje się, kochani, że istnieją tylko dwa docelowe miejsca, w których ostatecznie człowiek może się znaleźć. Zatracenie to jest to jedno, a drugie to jest życie wieczne z Bogiem. Ten fragment o tym mówi. Tu nie ma żadnej drogi na skróty, nie ma żadnej innej ścieżki, którą by człowiek mógł obrać i w konsekwencji nie ma takiej opcji, w której człowiek może być neutralnie nastawiony do tego, o czym tutaj czytamy.
przyjmując jak swego rodzaju ateizm, iż nie wyznaje tego, co tutaj jest napisane, nie wierzy w Boga i jakoś sądzi, że sobie poradzi kiedyś w przyszłości, jakoś to będzie kiedyś. Nie, nie będzie, bo wszystkie drogi, jakiekolwiek by człowiek obrał, prowadzą do Boga, skąd albo człowiek pójdzie na zatracenie, albo człowiek pójdzie do życia wiecznego. I to, co zmienia rzeczywistość i czyni różnicę w tym momencie, to jest to, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 3:16. Kto uwierzy w Syna, ten będzie mieć życie wieczne. Ale kto nie uwierzy, czytamy dalej później w innych fragmentach, w dalszych, na tym ciąży wyrok. Innymi słowy, chciałoby się powiedzieć, nie ma wyjścia, trzeba wierzyć w Jezusa. Trzeba się uniżyć przed Nim. Trzeba to uczynić. Problem w tym, że to do wielu ludzi niestety nie chce przemawiać, albo to nie jest aż tak istotne dla ludzi. I jak czytamy później, wybierają ciemność. Dlaczego wybierają ciemność? Bo ich postępki są ustawicznie złe. Kochani, w tym momencie już zakończę. Myślę, że w tym momencie dobrze jest już zakończyć. Jest jeszcze kilka myśli, które tutaj wynikają z tych tekstów, ale jeśli Pan pozwoli, następnym razem będziemy kontynuować od tego miejsca. Mam nadzieję, że ten flagowy, raz jeszcze powiem, fragment Ewangelii Jana stał się może głębszy dla nas dzisiaj, nieco bardziej wyraźny i być może nawet lepiej go rozumiemy. Jeśli tak jest, to będę oczywiście Bogu wdzięczny. A jeśli nie, to chociaż przez chwilkę podziękujmy Panu, skłaniając nasze czoła za to, że po prostu dał nam poznać to bogactwo, które jest ukryte w Jezusie Chrystusie i pozwolił nam przyjść do wiary w Jezusa Chrystusa. Podziękujmy Bogu za życie wieczne. Kochani, ten fragment nie jest dla nas martwą literą. To jest nasza rzeczywistość, to jest nasze życie. Ewangelia Jana 3:16 to jest Twoja i moja rzeczywistość. Dzięki Bogu, który tak nas umiłował i który w konsekwencji wydał swojego Syna na śmierć dla nas, abyśmy my, wierząc w Niego, mieli życie wieczne. Podziękujmy wspólnie razem Panu Bogu. Jeśli mamy ochotę, powstańmy, kochani, z szacunku do tego, o co będziemy się modlić też i dziękować. Podziękujmy Bogu za zbawienie. To jest coś, co jest po prostu niezwykłe. To jest cud, który się wydarzył nad naszym życiem. Panie, dziękujemy Ci przy tej okazji rozważania tego fragmentu. Panie, dziękujemy Ci za zbawienie. Dziękujemy Ci za to, że okazałeś miłość, że ukochałeś, że tę miłość dałeś w ten sposób, że wydałeś swojego Syna na świat. Że wydałeś Go za nas, aby nam przebaczyć nasze winy. Jakże byś nam teraz nie mógł odpuścić wszystkich naszych win, skoro swojego Syna wydałeś za nas. Dziękujemy Ci, że w Nim wszystko może być oczyszczone. Że w Jezusie Chrystusie wszystko może być odnowione w naszym życiu. Że może być odbudowane nasze życie i nasza społeczność z Tobą, Boże Ojcze, może być na nowo utworzona. Dziękujemy Ci, Panie, że ci, którzy przyszli do wiary, zyskują miłość Twoją i pełną akceptację przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Panie, dziękujemy Ci, że ci, którym darowałeś łaskę i którzy przyszli do wiary w Jezusa Chrystusa, już nie noszą tego ciężaru gniewu, nadchodzącego gniewu, ale mogą cieszyć się tym pokojem, tą lekkością, która wyraża się przez głęboki pokój w naszych sercach, iż kiedy staniemy przed Tobą, nie stajemy na sądzie potępienia i wyroku, ale stajemy przed Panem i Stwórcą naszym i naszym Zbawicielem, który zaprasza nas do wiecznego życia. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, ufamy tym słowom. Wierzymy całym sercem tym słowom. Jako tej największej mądrości i bogactwu, które okazało się właśnie w Jezusie Chrystusie. Panie, jesteśmy Ci wdzięczni za ten dobry czas dzisiaj. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen.